Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Zaczęliśmy siewy rzepaku. Zdecydowałem się na spróbowanie na swoich ziemiach striptilu, na tych swoich ciężkich ziemiach, bo tu jest naprawdę ciężka ziemia, naprawdę ciężka glina i tutaj ciągnik naprawdę ma co ciągnąć. Zaczęliśmy wcześnie rano albo bardzo późno w nocy, nie wiem jak to nazwać, chyba wcześnie rano. Kombinowaliśmy trochę z ustawieniami, żeby było jak najlepiej. I w chwili obecnej tak to wygląda. Bezpośrednio siew w mulcz, w ściernisko. Troszkę poprosiłem o zwiększenie głębokości, bo jeszcze gdzieś tam słoma się trafia. Tu jest jej trochę mniej też. Nie siejemy na 2 cm, a na 2,5. Zaraz znajdziemy tu nasionka. Chyba. O, wygarnąłem. Tu jest. Wygarnąłem nasionko, więc tu gdzieś będzie drugie za chwilę. Odstęp między nasionkami to jest, z tego co pamiętam, 5 cm. No i gdzie ona jest? 5 cm to powinno być, chyba że znowu odgarnąłem. Już, wiecie jak to z rzepakiem. Raz, raz. I nie ma nasionka. Patrzymy tutaj. Jak mówiłem, trochę tej słomy jest, tego mulczu. O, jest nasionko. Tutaj, gdzieś pewnie tutaj było. Teraz zobaczymy w tą stronę. O, dżowniczka. No, tak będę odgarniał, to też nie będę widział. I chodź. Oj, nie wyciągnę jej. O, i tu jest drugie. No, pokaż się. Ajej, ja się znowu gdzieś tam przygarnąłem. O, jest tutaj. O, jest nasionko. Także, no tu może, wiadomo, to jest trochę w dołku. Ta cała brustka. No ale wysiewa dobrze, to tam nie ma tutaj się za bardzo nad czym skupiać, nad czym za dużo mówić. Tu zobaczcie, gdzie była taka większa kupa. Ojciec tu zawracał, jak obkaszał bagno. No to tej słomy zdecydowanie więcej. I tak to wygląda. O, czyli te górki są zdecydowanie pokryte słomą. W dołkach na szczęście tej słomy tyle nie ma. Te dołki są porozgarniane. I tutaj też patrzyliśmy, chodziliśmy właśnie. Dlatego też właśnie poprosiłem o zwiększenie głębokości, żeby gdzieś tam te nasiona nie leżały w słomie, na słomie, a lepiej, żeby troszeczkę były w takim, o, mamy tu nasionko. W takim troszeczkę miejscu, no, wilgotniejszym, tak? Gdzie będzie pewność, że na pewno nasiona są umieszczone w glebie. Sieję tutaj. Czekajcie. Z dekalbu dwie nowości. I dalej. Na pewno sieję, przede wszystkim sieję X-Time'a. Oraz siejemy tutaj z dekalbu Exotera i Exime. O, Exima i Exoter. Exoter, odmiana przede wszystkim charakteryzująca się tym, że ma tolerancję, bo to nie można nazwać odpornością, tylko tolerancją na żółtaczkę rzepy. I to wydaje mi się, że przy takim wczesnym siewie, no, to jest ważna cecha. Oczywiście, jak wszystkie nasiona dekalbu, bardzo duża odporność na osypywanie się nasion, na otwieranie łuszczyn, na pękanie łuszczyn. Exima, bardzo wysoka odporność na suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową, verticiliozę, więc na te też, na te najważniejsze wszystkie patogeny, które mogą męczyć rzepak. Jak słyszycie, no, ciągnik naprawdę ma ciężko, ma co robić tutaj u nas. No i X-Time, który się u mnie sprawdził u brata na słabych ziemiach, dał bardzo fajny plon, bo 4280, jak dobrze pamiętam, oho, coś tu mam, 4280, więc bardzo ładny plon. Dlatego też postanowiłem, no, dalej iść w stronę tej odmiany, ale dokładając sobie jeszcze jakąś tam nowość.
zawsze wiadomo, nowość, nowość to nowość, trzeba czegoś próbować. 23 hektary, poczekajcie, 23 hektary chcemy zasiać pasowo, a 18 po grochu siejemy sami, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wiadomo, że to tak nie do końca można będzie wszystko porównać, no bo jedna metoda to jest pasówka, ale po zbożach, a druga po strączkowych, więc nie będzie to miarodajne, ale jakieś tam będzie można sobie wnioski wysnuć, jakieś swoje spostrzeżenia. Na pewno, jak widzicie, fajne jest to, że w ziemi jest naprawdę dużo wilgoci. Biorąc pod uwagę prognozy pogody, jakie są, to jakie są temperatury na zewnątrz w ciągu dnia, wydaje się, że ta metoda uprawy w tym roku może być metodą trafną. Szczególnie, gdzie będziemy siali teraz następną działkę u brata, na czwartej, piątej, szóstej klasie nawet, na tych piachach, no to wiadomo, że tam ta wilgoć dużo szybciej będzie uciekała. Dlatego no tak pomyślałem, że warto spróbować, warto zobaczyć faktycznie, jak to się będzie sprawdzało. Nie mówię, że jestem jakoś tam mega, mega przekonany, ale no, żeby coś ocenić, trzeba to spróbować, prawda? Spróbowaliśmy w kukurydzy, teraz spróbujemy w rzepaku. Mam nadzieję, że z pozytywnym efektem. O, niech ciągnik sobie przejedzie. No, ma maszyna co ciągnąć, prawda? Ma on tutaj co ciągnąć. Kurzy się mimo wszystko. No mam nadzieję, że ten efekt będzie jak najbardziej pozytywny. Na moich ziemiach są jakby dwie strony medalu. Z jednej strony u brata, czy tam gdzieś mam kukurydzę, no to tutaj oszczędność, zdecydowanie oszczędność wody, bardzo duża oszczędność wody, oszczędność wilgoci dzięki takiej metodzie. A znowuż u mnie na glebach, tu gdzie teraz jesteśmy, no niestety trzeba wykonać sporo zabiegów, szczególnie po jęczmieniu jarym, żeby ta ziemia była odpowiednio doprawiona. Ja nie będę ukrywał, że on tutaj jest jakoś idealnie doprawiona, bo się trafiają o takie miejsce, to chyba po ścieżce, tutaj ścieżka była, widzicie, gdzie jest coś takiego. No po ścieżce to wiadomo, takie coś wychodzi, tak, tu była ścieżka, wiadomo, że takie rzeczy wychodzą, ale ogólnie uważam, że znaczy jestem przekonany, że chyba ja bym lepiej tego już nie uprawił, bo tutaj w tym pasku, gdzie są nasiona, jak widzieliście też i wcześniej, o, mamy już nasionko, w tym pasku ta gleba jest, no ma tą strukturę gruzełkowatą, nasionka są, wydawać by się mogło, tak na pierwszy rzut oka, jak tak chodzę po polu, patrzę, w odpowiedni sposób rozmieszczone, tak jak powinny być rozmieszczone. Najlepiej by było, gdybym teraz część pola sam uprawił, prawda? No ale już zdecydowałem się na taki system. Zobaczymy, no jeżeli tutaj, powiedzmy na tej działce, plon będzie tam 4 z kawałkiem, to będzie fajnie, tak? To może można by powiedzieć, że nie dało tutaj jakiegoś tam super zwyżki plonu, ale łatwość jakiejś tam uprawy jest większa. Jeżeli będzie znacznie niższy, no to powiemy temu systemowi uprawy do widzenia, a jeżeli będzie znacznie wyższy, to wprowadzimy na większy areał. Także zawsze mówię, że trzeba na swojej, na własnej skórze pewne rzeczy sprawdzić. Być może, jeżeli byłoby, bo to po jęczmieniu, jęczmień jest dosyć niski, prawda, więc tych resztek nie ma jakoś tam bardzo dużo. Być może zobaczymy to na kolejnej działce pożycie. Może trzeba będzie przelecieć talerzówką przed maszyną. Wolałbym nie. Dla mnie ten system jest kompletny, jeżeli nie ruszamy ścierniska. Jeżeli ściernisko ma być ruszone, no to troszeczkę mi się to wszystko rozjeżdża. Całe te zamierzenia. Wydaje mi się, że uprawa jest super, jeżeli lecimy w ściernisko. Jeżeli musimy jeszcze doprawiać, to już to nie jest tak super. Zobaczcie, jak ta ziemia szybko przesycha. Jest wcześniej rano, nie wiem, 6 może będzie. Zobaczcie, już wierzch. Wierzch już jest suchy, prawda? Wierzch już jest suchy, ale w środku, tutaj, gdzie było uprawiane, jest wilgoć, także ma to sens.
Ma to sens, ale to zdecydują jeszcze wschody. Zobaczymy, co będzie dalej. Odmiany wydaje mi się są odpowiednio dobrane do stanowiska. Co prawda odmiany są rekomendowane na każdy typ stanowiska, zarówno Excited, jak i Extima i Extime. To są odmiany, które możemy zasiać praktycznie na każdym stanowisku. No wiadomo, im lepsza ziemia, tym ten potencjalny plon wyższy, prawda? Więc tutaj mamy ziemię zadbaną, rośliny, a jeszcze czym się charakteryzują, to tym, że mają ten wolny, początkowy wzrost, ten taki wzrost elongacyjny, nie wyciągają tak bardzo szyjki korzeniowe, oczywiście wymagają regulacji, ale jednak dzięki temu powinny rośliny lepiej znosić zimę, jakieś tam ewentualne przymrozki. To się też dopiero okaże. No i dobra, my siejemy dalej. Być może zobaczymy się na polu z żytem. Siejemy rzepak po życie. Rzepak tutaj głównie X-Time, ale również odmiany z demo farmy Ampolu. Dokładnie powiem wam, co to za odmiany, bo też tam nie wszystkie były nazwane, ale przede wszystkim X-Time tu się u brata sprawdził. Po drugiej stronie drogi, po drugiej stronie pola, że tak powiem, za moimi plecami, o, był X-Time w zeszłym roku, więc ponownie tutaj lecimy w X-Time'a. Jak widzicie, po życie zdecydowanie tych resztek jest więcej, tu szczególnie, gdzie mamy pasek za kombajnem. Ale co najważniejsze, to, że nasiona mamy raz, że tutaj jest wilgotna gleba. To jest po pierwsze, a po drugie zobaczcie, w żadnej słomie nasionka sobie tutaj ładnie leżą w ziemi, w wilgotnej. Oj, uciekło mi. Dobra, przekopałem nasionko. Mamy nasionka tak, co... Teraz weź tu i znajdź. O, tu jest, proszę bardzo. Co, pamiętam, chyba 5 cm. Były miejsca tam na dole w legach, gdzie niestety maszyna się przypchała, no i no przede wszystkim do takiej uprawy jest potrzebna faktycznie dobrze rozdrobniona słoma. Przydałaby się tutaj na pewno brona mulczowa, która by te resztki wymieszała tam, szczególnie gdzie jest ich więcej, czy też na legach. No przede wszystkim dobre rozdrobnienie słomy tuż jakby pierwszym zabiegiem agrotechnicznym przy siewie uproszczonym jest właśnie odpowiednie rozdrobnienie słomy, czyli tak naprawdę zbiór, czyli tak naprawdę pierwszym zabiegiem jakby maszyną uprawową już jest kombajn, bo on przygotowuje to, jak tutaj zobaczcie, mamy po przejeździe kombajnu, zobaczcie ile tej słomy i zobaczymy, co jest pod tą słomą. A pod tą słomą w tym pasie siewnym na szczęście tej słomy nie ma. I jest nasionko. Także nasiona leżą w glebie, w ziemi, nie leżą w słomie. To jest najważniejsze. One sobie spod tej słomy na pewno wyjdą. Ta słoma jeszcze spowoduje, że w suchych warunkach ziemia tak szybko nie będzie odparowywać. Wygląda to dobrze. Baliśmy się bardzo. Tak jak mówię, tam były miejsca w tym dołku, gdzie faktycznie maszyna się przypchała. No nie ma się co dziwić, jak żyto miało miejscami 2 metry wysokości, dobre 1,5 metra, no to tego materiału było sporo, w tych miejscach też powylegało. Na przyszłość, jeżeli będziemy siali po rzepak po życie, no to trzeba będzie jeszcze bardziej się skupić nad tym, aby bardzo dobrze spróbować zebrać słomę praktycznie do zera. Tak naprawdę tu my mieliśmy sami tradycyjnie siać, więc trochę ta słoma by była na pewno lepiej pomieszana, aczkolwiek gdybyśmy ją bardziej pomieszali z ziemią, to by było niebezpieczeństwo, istniałoby takie, że nasiona mogłyby być gdzieś tam w słomie zagrzebane, a tu w tym momencie mamy nasiona nie w słomie, słoma leży na wierzchu, na tym pasie uprawowym. Zobaczcie, jest wilgoć, ale nasionka mamy tu, o było nasionko. Nasionka mamy w ziemi. No zresztą od razu widać, prawda? Nie ma tu słomy. O, jest nasionko, proszę bardzo. Leży w mokrej glebie, nie na słomie, więc tutaj wschody wydaje się
na pierwszy rzut oka, że powinny być dobre. Nie wspomniałem o nawozie, jaki dajemy. Dajemy polifoskę 7, tutaj na tym polu 150 kg na hektar, na tamtym polu 110 kg na hektar, na głębokość do 25 albo 30 cm, chyba do 30. Musiałbym się zapytać. Tak to wygląda. Wydaje się, że taki ładny ten bałagan jest. No jest to bałagan na pewno, ale to jest bałagan taki, który mam nadzieję w przyszłości zaplusuje, a nie zaminusuje. No to się wszystko okaże, że paku nigdy nie szałem tą metodą, więc moje doświadczenie też jest bardzo małe. Znaczy doświadczenie jest wręcz zerowe w samym sposobie uprawy. Już widzę pewne swoje błędy, które w przyszłości trzeba będzie postarać się ich nie popełniać znowu. Co jeszcze by tutaj powiedzieć, żeby nie przedłużać? No gleba jest lekka tutaj, bez dwóch zdań. Zresztą no, żyta bym bez przyczyny tu nie siał. Tam w ogóle, gdzie on teraz przejeżdża, to jest w ogóle kiepska. Rzepaku tu nie było bodajże 4 lata poprzednie. Mam nadzieję, że to też gdzieś tam zaprocentuje, że będzie lepiej. Zapowiadają teraz długi dosyć okres właśnie takich braku opadów, ciepły, słoneczny. Nie wiem, wydaje się, wiecie, że ten strip-till to będzie w tych warunkach dobre posunięcie. Też tak w ostatniej chwili najpierw się dogadywałem o siew, później dostałem informację, że niestety no, nie będą mieli miejsca. No teraz znowuż udało się gdzieś tam mnie wcisnąć. Jestem chyba w sumie trzecim gospodarstwem, czy też trzecią miejscowością, która jest w tym roku zasiewana. Siewy dosyć wczesne, tak jak wspomniałem na poprzednim polu, dlatego też odmiany o wysokich odpornościach na choroby, odmiany, które nie wystrzeliwują tak szybko w górę, że tak powiem. Oczywiście wymagają też jakiejś tam regulacji, ale takiej delikatnej. Dlatego właśnie też mówię, odmiana, która mi się w zeszłym roku sprawdziła, czyli właśnie X-Time na tamtym polu, odmiany, których jeszcze nie siałem, ale też zawsze co roku zawsze sobie coś nowego sieję, a na ostatnim polu będzie już inna odmiana, ale o tym wspomnę przy zasiewach tamtej działki. No i słuchajcie, to będzie na tyle. Do zobaczyska następnym razem. Pewnie spotkamy się tu na tych polach w momencie wschodów albo jakiegoś zabiegu. No, kuszę się tutaj zastanawiam się mocno nad zabiegiem doglebowym. I powiem tak, tu bez problemu bym zrobił doglebówkę. Natomiast w tych miejscach, gdzie przejeżdżał kombajn, tak jak tutaj widać ten pasek, bo chłopacy sobie po swojemu wytyczyli ścieżki, tak jak im pasuje, ja się dostosuję, nie ma problemu. Widać, że tej słomy jest zdecydowanie więcej, prawda? Ale myślę, że powinno być dobrze. Zobaczymy jeszcze, to jeszcze decyzja nie jest podjęta. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.